18 luty, niedziela, analiza weekendowa spółek z indeksu WIG20, dzisiaj z dodatkami. Na początek Allegro, właściwie dwa zdania wystarczą, bo dalej jesteśmy w konsolidacji, jak widzimy w wykresie na wykresie tygodniowym mamy już szóstą świecę pod rządem, można powiedzieć piątą, z małymi takimi wahnięciami, z małymi korpusami. Cały czas znajdujemy się tutaj po trójce wzrostowej, w takiej konsolidacji, przedtem trójka wzrostowa. Trójka spadkowa, trójka wzrostowa, jakiś trójkąt być może się tutaj robi. No trudno jest powiedzieć, ale no, nic tutaj się właściwie nie zmieniło. Patrząc na wykres dzienny, również mamy po zejściu, które no, naruszyło ostatni potwierdzony dołek, ale wykonane jest jak gdyby taką wyraźną, trójką, mieliśmy dojście do strefy, no i bujamy się tutaj bujamy. Od, odwrócona głowa to jest jedyny plus, tutaj, w tym całym wykresie, jest taki, że można do, do, do dostrzec tutaj odwróconą formację odwróconej głowy z wybiciem linii szyi, teraz retestem tej linii szyi. I rynek idzie z tym, że trzeba sobie zdawać sprawę, że zasięg tej tej formacji to są około 2 zł, czyli jak gdyby znowu podejście tutaj gdzieś w granicę 33, 50, 34 może no ale czy tak będzie no jeżeli przebijemy tutaj tą linię wrócimy z powrotem no to będziemy schodzili w kierunku 29 a potem no, zobaczymy co dalej kolejna spółka to Dino, na Dino mamy w tym tygodniu białą szpulkę po spadkowej świecy która naruszyła przebiła połowę czarnego korpusu, a więc możemy tutaj mówić o układzie takim, no zasłony ciemnej chmury. <laughs> Mamy próbę odreagowania. I nic, po, nic że tak powiem ponadto, pamiętajmy, że od jakiegoś już czasu yy, mamy piątka spadkowa, ruch do góry, który nie wybił, a więc na razie korekta tego spadku. Yy, mocniejsze yy, uderzenie w dół, i znowu ruch do góry z korektą. Więc yy, no, tutaj raczej jesteśmy w sytuacji, w której bliżej nam chyba do zejścia, najpierw do dołu trójkąta, a następnie do podstawy, yy, czyli do 250. Niż do pójścia dalej w górę. W tym sensie dalej, czyli na nowe szczyty, bo tak, jak już mówiłem tydzień temu, no jest jakaś taka nazwijmy szansa, tutaj ponownego, jak gdyby zawitania na tych poziomach, tutaj strefy na koronę tego, tego ostatniego, nazwijmy tutaj szczytu. Patrząc na wykres dzienny, dino mamy ruch do góry, który no jest wyraźnie po piątce spadkowej. Mamy ruch do góry, który jest taką trójką nie wybijającą szczytu, dojściem do strefy na koronę. Teraz mamy zejście, które tutaj, no nie, no, nie jest. Na pewno impulsem, takim typowym. Pytanie, czy jest to trójka korekcyjna z formacją takiego pośrodku korekty pędzącej, czy jednak jest to jakiś trójkąt początkowy? Wydaje się, że wyjście tutaj nad ten szczyt powinno zaowocować jeszcze próbą kolejnego ruchu do góry, no i zobaczymy. No bo tutaj, tak jak powiedziałem, w tym średnim terminie jest możliwość dojścia ponownego tutaj do rejonów 480. Natomiast jeżeli po jakimś ewentualnym wzroście, Trzy nawet, i w cudzysłowie nazwijmy to bez niego, rynek wybije nam ten dołek. No to raczej to już będzie e, pierwszy, że tak powiem, poważniejszy sygnał do tego, że schodzimy do 370 złotych e, na dobry początek. Kolejna spółka KGHM, która w tym tygodniu ma utworzoną białą świecę. Tutaj jest cały czas walka o, o, jak gdyby no, o wybicie tej linii trendu. Natomiast utrzymujemy się w tym średnim terminie w takiej konsolidacji, która, która no, męczy i męczy, i, i trudno jest tutaj jednoznacznie wskazać kierunek. No, w tym średnim terminie trzeba zaczekać na wybicie z tej konsolidacji, patrząc na wykres dzienny, no to mamy wreszcie to w końcówce tygodnia, właściwie można powiedzieć, że piątek był tym miejscem, o który, znaczy tym ruchem, którego spodziewaliśmy się w ubiegłej tygodniu, w weekendowej, mówiłem, że tutaj po luce cenowej mamy taką formację flagi i powinniśmy mieć co najmniej tutaj po, tej, po tym swingu spadkowym ruch. A, B, C, Z dojściem: czy to do strefy tutaj tej nazwijmy e, oporu, czyli, czyli no, naruszenie tego szczytu, czy być może do wyższej strefy tutaj jakiejś e, powiedzmy w poziomach 122-123 zł do strefy na koronę, to jest taki, takie, takie minimum, które powinniśmy być. Natomiast no musimy też sobie zdawać sprawę, że tak jak mówię, jesteśmy w konsolidacji i być może to nas zaprowadzi, bo po takiej po taki tutaj e, flagowy, po takiej fladze, no dość długiej, bo trwającej prawie czy tygodnie, no to tutaj można spodziewać się czegoś mocniejszego niż dojścia do tych 115, więc biorę pod uwagę to, że rynek może chcieć iść do góry, natomiast przeszkodą na pewno w tym jest e, samo notowania miedzi, które utworzyły głowę z ramionami, wybiły linię szyi, zrobiły retes do tej linii szyi, no i pytanie, co teraz, czy ją zanegują, czy, czy pójdą dalej do góry. E, kolejna spółka to PKO BP. PKOSA. Tutaj biała świeca z dolnym cieniem, a więc kontynuacja tego trendu wzrostowego. Zresztą spodziewaliśmy się tego, mówiąc, że no najprawdopodobniej ta świeczka z poprzedniego tygodnia czarna, ta szpulka, była falą, jak gdyby czwartą, w tym tutaj swingu. Natomiast w całości, no też jest tutaj ryzyko, znaczy ryzyko jest układ, gdzie mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą, więc tu jakiś swing no dochodzi do końca patrząc na wykres PKO od strony dziennej, to po korekcie mamy pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta tutaj w tej piątej pytanie teraz jak to rozrysować ale zobaczmy, jeżeli przyjmiemy minimum tego pinbara jako minimum korekty fali czwartej no to mamy falę pierwszą, mamy drugą, mamy tą dynamiczną w postaci jednej świecy trzeciej, czwarta i piąta, więc tutaj naprawdę dzieje jest bliski koniec, a przypomnę, że ta piątka no najprawdopodobniej jest również falą piątą całego tego swingu od tutaj od poziomu 95 zł, bo mamy falę pierwszą, mamy falę drugą, mamy falę trzecią, mamy falę czwartą i mamy falę piątą, więc tutaj, no. Jest już poważne ryzyko nie tylko korekty, ale i mocniejszego odwrócenia, bo korekty, właściwie, no, co najmniej chociażby tego dużego swingu, jeśli nie całego wzrostu, jaki miał tutaj miejsce, no bo tu też możemy powiedzieć, że mamy. Nieważne czy to potraktujemy jako impuls jako cokolwiek, ale tak praktycznie mamy pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, no więc mamy jak gdyby trzeci szczyt w, w tym całym tutaj wzroście, więc tu naprawdę coś się szykuje. Zresztą to jest wszystko tak, jak wyglądają banki, tak wygląda indeks Wig 20. No bo powiedzmy sobie szczerze, że tam w tym indeksie Wig 20, oprócz banków nic wielkiego nikt nie uczynił. Kolejna spółka to PKN Orlen, na tym w tym tygodniu biała świeczka. Mówiliśmy, jest trójka, no powinno być co najmniej próba wyjścia nad ten szczyt, a, a, a tak naprawdę jeszcze też, jak gdyby naruszenie chociażby tego szczytu, z racji, że mamy tutaj wzrost dołek, wyższy szczyt, wyższy dołek. No i teraz tutaj było wyjście ponad ostatni potwierdzony szczyt, zejście trójką, no więc powinniśmy iść tutaj, mimo wszystko, wyżej. Patrząc na wykres dzienny, mamy w tej chwili. Coś, co, no powiedzmy sobie szczerze, już powoli zaczyna wy, yy, czerpywać znamiona impulsów, bo pierwsza, druga pędząca, teraz pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, jako fala trzecia, czwarta i tu jesteśmy w piątej, więc być może yy, no, problemem być, znaczy się wyjście nad ten szczyt powinniśmy mieć, ponieważ tak jak mówię, no, swing korekta, więc powinniśmy tutaj wyjść nad ten szczyt, ale, ale potencjał nawet tego swingu no, też już jest gdzieś na wyczerpaniu. Czyli, żeby liczyć według mnie na, na, na jakiś dalszy, ewentualny, mocniejszy wzrost, chociaż no, niekoniecznie tak to musi być, no to tak byśmy musieli, że tak powiem, zaczekać na jakąś tutaj korektę tego ostatniego swingu. No i widzimy tutaj też niebezpieczeństwo zna znalezienia się w tej strefie 88, więc. No, wie, wiemy, że rynek może różne warianty zrobić, no chociażby z takiego, że po spadku, który no nie wybił tu ostatniego dołka, ale no przecież to też nie jest żelazna i złota zasada, dająca 100%, 100 pewności, że jeżeli nie wybił, no to. To, to to już yy, znaczy, że to jest yy, korekta, no bo w tym sensie technicznym to jest to jakaś korekta, ale że to teraz rynek musi wybić ten szczyt. No zrobił tutaj, a, zrobił tutaj teraz być może, bo tu jest jak kiedyś już zwracają uwagę, trójka wzrostowa, a więc do końca nie mogę być pewny i nikt nie może być pewny, że nie mamy tu jakiegoś trójkąta początkowego i w związku z tym ta strefa może zakończyć no jakby nie spojrzeć jakikolwiek wariant byśmy nie przyjęli no to na pewno nie jest to moment do kupowania akcji PKN Orlen w tym momencie, według mnie, bo nikt jakby nie chciał, czy nie wiem optymistycznie, czy pesymistycznie spojrzeć chociażby właśnie z tego tytułu że tutaj ten swing jest już na wyczerpaniu kolejna spółka PKOBP tu sytuacja podobna więc po tej fali czwartej mamy teraz piątą no najprawdopodobniej kończącą gdzieś tutaj zaraz ten rynek kończy się ten swing widzimy górne ograniczenie konfluencja zniesień zewnętrznych no to są wszystko jakieś opory nazwijmy, yy, które, które no, z którymi rynek musi sobie poradzić a niekoniecznie no no poradzi sobie, no i tutaj patrząc na e, ostatni smig mamy falę pierwszą, mamy drugą, mamy trzecią, mamy czwartą i jesteśmy w piątej, no czyli to wszystko tutaj zwiastuje jakiś powolny, powolny ruch końcowy, tu też mamy falę pierwszą, mamy falę drugą, mamy falę trzecią, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, mamy falę czwartą jako pędzącą i mamy falę piątą, czyli tu też w tym dużym wydaniu, też kończy się nie tylko ten mały swing, ale ten duży swing. No po prostu widmo odwrócenia na mocniejszy nieco spadek, bo gdybyśmy traktowali nawet, że no nie wiem, jakaś zaczęła się hosa stulecia, no to i tak korekta tego całego swingu jest, jest raczej no nieodzowna, a w związku z tym na, na dzień, dzień dzisiejszy, no to zejście o, chociażby o połowę tego wzrostu, no to to, to już jest jakiś spadek znaczny znacznie mocniejsze niż te wszystkie, które z którymi tutaj mieliśmy do czynienia. No i na koniec z tych spółek z indeksów i 20 PZD, które tutaj zrobiło też zasłonę ciemnej chmury. Teraz mamy jakąś próbę Zanegowania tego nie mówię, że nie będzie ona udana, bo jakby nie było, jesteśmy tutaj na wykresie tygodniowym, cały czas w trendzie wzrostowym, i, i, i trudno jest tutaj jest zagrożenie w postaci tej formacji, ale czy, czy, czy ona się zrealizuje, no to dopiero mogłoby o tym poświadczyć i dać nam. Takie pełniejsze wskazanie na spadki w momencie wybicia tutaj minimum tej białej świecy. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to widzimy, że to cały czas utrzymana korekta pędząca, że tak powiem, 1 do 1, i tu pierwsza, druga, trzecia. No, to zejście czwarte jest dość mocne, ale nie, nie weszło w zakres fali pierwszej, a więc cały czas może być, więc jeszcze tutaj dodatkowe wyjście, jak najbardziej. Ale zwracam uwagę na to, co już wspominałem w ubiegłym tygodniu. Równie dobrze możemy mieć tu do czynienia z falą pierwszą, drugą, trzecią w postaci tej dużej świecy, czwartą na tej szpulce, która miała i otwarcie, i zamknięcie poniżej zamknięcia tej białej świecy. Fala piąta, więc tutaj też już jest możliwość, że ten impuls się skończył. Jeżeli byśmy tak spojrzeli, no to tutaj mamy zejście poniżej ostatniego potwierdzonego dołka, więc jak najbardziej. Może być się za nami, ale to jest tylko takie nazwijmy gdybanie, no bo w tym, w tym jakimś podstawowym wydaniu, no to jesteśmy cały czas w trendzie wzrostowym, cały czas mamy wyższe szczyty, wyższe dołki, a więc na razie, na razie nie przyjmujemy tego, że, że ten wzrost już się zakończył i że już jest po wszystkim. No i na koniec spółki, o której powiedzieliście, Global Cosmetic, no tutaj mamy. Wieloletni, kilkuletni spadek, który doszedł nam tutaj do takiej strefy, dość wyraźnej strefy tutaj z pikiem to wszystko nie wiem, jeszcze można zobaczyć, bo tu mieliśmy taką silną piątkę wzrostową. O i ta silna piątka wzrostowa doprowadziła nam, nas do. Do, do poziomów tam 12,5. Natomiast po tej piątce wzrostowej mamy na razie, jak to widać, korektę, która zeszła tutaj w układzie 61 na 88. Widzimy, że tutaj ta strefa połączona z 88 odbiła. Rynek tutaj można by było myśleć, ale dla mnie to, to jest yy, nie do końca, że tak powiem, prawdziwe o, o jakimś spotku, coś w tym stylu. Tu jest w ogóle spółka o tyle ciężka, że tu jesteśmy na wykresie tygodniowym, a obrotu prawie wcale nie widać, także no, to też pozostawia wiele do życzenia. No ale skoro była taka prośba, to, to tą spółkę analizuje. natomiast no, wartość wielkość obrotów no, jest taka, jaka jest. Teraz, tak, no, w średnim terminie no musimy najpierw wybić tutaj ten poziom 5 punktów, 5 zł, żeby móc mówić o jakiejś. Z definitywnej, znaczy definitywnej, bardzo prawdopodobnej zmianie kierunku tego spadkowego kierunku, bo na razie mamy same niższe dołki i niższe szczyty. Natomiast w tej krótszej perspektywie, no patrząc tutaj jest ruch do góry, który no, mógł być impulsem i to zaraz, może zobaczymy lepiej tutaj na wykresie dziennym, o, mógł być tutaj jakiś impuls, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Mamy teraz tak, ten wzrost... Doszedł, tutaj wy, wy, nazwijmy to, wyniósł nas do poziomu 4,2. Następnie mamy zejście raczej w układzie korekcyjnym niż impulsowym do zniesienia 61,8. I tutaj też do takiej strefy widzimy dołek, dołek, szczyt. Tutaj też w tych cenach zamknięcia szczyty. Utworzenie podwójnego dna, dołka i. Wyjście do góry, które doszło do 61,8% tego spadku. Pojawił nam się tutaj na tej spadkowej świecy, bo to jest spadkowa świeca, obrót. Ale jeżeli przyjrzymy się dokładniej, tutaj temu wydaniu, no to mamy jakiś układ, gdzie mamy pierwszą, drugą. I teraz pytanie: pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, czy jednak to jest trzecia. Czwarta i ewentualna piąta. No, jeżeli teraz rynek by zaczął spadać, no to po pierwsze tak, dobrania, do kupowania to na razie nie widzę, po prostu po tym ruchu do góry, no powinniśmy mieć jakąś korektę, teraz gdyby ta korekta zeszła nam tutaj do tej takiej linii szyi do tej strefy linii szyi tego podwójnego dołka, czyli w okolice 2,95, 3 zł i rynek zawrócił, to byłaby dobra okazja do tego, aby móc pomyśleć o wzrostach bo, znaczy się o kupnie ponieważ tutaj, no duże prawdopodobieństwo jest, że wówczas rynek chciałby dociągnąć tu do 5 zł, no z tych poziomów to jest całkiem nawet godny Jakiś tam powiedzmy zysk możliwy do wyciągnięcia. Co będzie, jeżeli rynek pójdzie, jednak tutaj dojdzie do góry, no to być może okaże się wtedy wykończenie impulsu, a jakby nie spojrzeć, i tak mamy wyjście ponad ostatni potwierdzony szczyt, więc y, po tym nastąpi korekta. Więc tutaj cały czas na razie trzeba by było czekać na wypełnienie korekty. Jeżeli ona już tu się zaczęła, to jest A, tu ewentualnie B i powinno być jeszcze jakieś C. Natomiast jeżeli tu jest trójka bo mówię no, ostatecznie no, nie chciałbym jednoznacznie stwierdzić to martwi mnie tutaj ten, ten obrót ale zobaczmy to był obrót na spadku tak wysoko otwarte i luka nie została nawet domknięta więc być może będzie ten ruch dalszy do góry. Natomiast gdybyśmy yy, patrzyli od kwestii największych korek, no to tu mieliśmy największą korektę. Czyli jesteśmy cały czas w korekcie tego swingu ostatniego i tak jak powiedziałem, należałoby według mnie zaczekać, czy to będzie korekta tylko do tych poziomów, czy jednak wybijemy dołek i będziemy schodzić niżej do 2,3. No i druga to grupa azoty. Na grupie azoty, tam w tym szerszym wydaniu, zobaczmy, mieliśmy. Może jeszcze bardziej skrócę. Mamy zejście też. No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć fal w dół, więc powinna być korekta. Teraz pytanie: Czy tu jest cała korekta? No, być może. Głowy nie dam, że nie. Ale patrząc, to ten cały swing wyszedł ponad ostatni szczyt. Teraz zejście mamy tutaj typową trójką do strefy, tak zwanej strefy na koronę. Tutaj mamy yy, bardzo duży obrót na tej świecy ubijającej dołek bazę, wyjście do góry, które niestety nie wybiło ostatniego potwierdzonego szczytu, ale patrząc, operując yy, na przykład zakresem OB, to widzimy, że ten ruch do góry jest wyraźnie najdłuższy w całym tym swingu spadkowym. W całym tym swingu spadkowym, tu mi się coś przesunęło teraz. O dobra, zatrzymaj, może będzie ok. W całym tym swingu spadkowym, więc być może jest tutaj właśnie ta fala Pierwsza wzrostowa, teraz tu mamy zejście korektą wyraźną, rynek wyszedł, wybił ostatni szczyt. No i teraz mamy układ też korekty. No moim zdaniem, jeżeli rynek teraz tutaj na 23 wybije nam ten poziom, no to powinniśmy podążać dalej w górę, co najmniej tutaj do rejonów 26, a z dużym prawdopodobieństwem jako fale C do poziomu wyższych. Natomiast. W tej dłuższej perspektywie, no musimy zdawać sobie sprawę, że mamy też pierwsza, druga, trzecia, czwarta i tu być może tworzy nam się taki rodzaj klina trójkąta rozszerzającego, ale jak zwał, tak zwał, ale pierwsza, druga, trzecia, czwarta, bo tutaj nie wybiliśmy tego szczytu i znowu pierwsza, druga i tu zejście jako ta cała, inaczej pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, a więc tutaj jest możliwość dojścia z racji Utworzenia tutaj tej, tej takiej no, korekty, jak na razie, tego swingu spadkowego po wybiciu tego dołka do poziomu poniżej tego, czyli poziomy 20, a tu widzimy pewną konfluencję. Mamy w rejonie 19 zł, czyli do niższych poziomów. Natomiast, no, tak jak mówię, jeżeli, jeżeli e, rynek teraz, w tym momencie. Wybiłby tutaj tą, tą konsolidację, te górne cienie, zakładałbym wzrost w pierwszej kolejności do około 26, ale z dużym prawdopodobieństwem wyjścia i wybicia. Natomiast nie będzie to moim zdaniem coś, co mogłoby być zacząć. Znaczy, inaczej, wejście w te akcje w tym momencie. To raczej nie jest dobry pomysł, jeżeli myślimy o jakimś średnim terminie o większych wzrostach, ponieważ no, nawet gdybyśmy mieli tworzyć tutaj już ostatecznie większy wzrost yy, większe wzrosty czy, czy powrót do jakiegoś rynku yy, wzrostowego na tym, na tym walorze, no to po wyjściu nad ten szczyt, no, powinniśmy zrobić też głębszą korektę i najprawdopodobniej takich tych rozmiarów i dopiero wtedy moglibyśmy się spodziewać tego uderzenia prawdziwego w górę. Zatem na ten moment bliżej nam do zejścia do 19-20-19 zł, a w momencie przekroczenia tej konsolidacji, wyjścia ponad nią, czyli wybicia tam poziomu powiedzmy 23-40, no to można się spodziewać. Ruchu wzrostowego, na, najpierw w kierunku 26, 50 i być może jeszcze tutaj wyjścia na nieco wyższe, na nieco wyższe poziomy. I to by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG-20, plus to, co jeszcze zapragnęliście.